Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy dzisiaj bardzo ciekawą propozycję, a mianowicie jest to dron Yichin E520, bardzo lekki dron, który waży 280 gramów. Bardzo podobny jest do Mavica 2, miniaturowy Mavic 2. Jest to jedna z tańszych kamer, która ma 4K, co ciekawe. Nie jest to kamera Hasselblad, ale nie szkodzi. Jest bardzo intrygujący. Ja baterię już mam włożoną, więc my go od razu rozgrzejemy. Ma też kontroler, podobny do kontrolerów Mavica. Włączenie, powrót do domu. Tutaj mamy headless mode, kalibrację kompasu, zdjęcia, filmy z tej strony. Tutaj mamy przełączenie prędkości, trzy tryby i tryb orbit. I tutaj jeszcze jest automatyczny start, automatyczne lądowanie i pauza. Bardzo prosta funkcjonalność. Drążki tak jak klasycznie, czyli to jest tryb drugi. Anteny oczywiście stanowią atrapy, jeżeli chodzi o ten kontroler. Klasyczny, tani kontroler. Tutaj wchodzą nam cztery małe paluszki. Włączę go od razu. Nie pamiętam, czy się raz przyciska, czy dwa razy. Okej, dłużej trzeba przycisnąć raz. Nie ma tutaj gimbala. Kamera jest na stałe osadzona, czyli FPV mamy de facto wersję. A za chwilę powinien on zasięg uzyskać. Ja tutaj się połączę też z nim, jeżeli chodzi o Wi-Fi, za chwilę z aplikacji. I będziemy dzisiaj wykonywali próbne loty. Zobaczymy, jak ten Yichin E520S się sprawuje. Tu ma antenę, oczywiście slot karty pamięci, więc zobaczymy, jak wygląda jakość. Jest to jeden z tańszych dronów, jeżeli chodzi o 4K na rynku. On kosztuje około 100 dolarów, natomiast ma możliwość nagrywania w 4K. Oczywiście jest to zabawka. Nie ma co ukrywać, że to jest profesjonalny dron. Zaraz będzie wiadomo więcej. Lecimy do góry. Zobaczmy w takim razie, jak radzi sobie kamera. Jest to kamera, pamiętajcie, można powiedzieć zabawkowa. To, że ma większą rozdzielczość, to nie znaczy, że ta jakość będzie super. Widzimy, że kąt jest większy, że zakrzywia nam bardzo mocno horyzont. Natomiast też widać, że nie ma stabilizacji. Nie mamy tutaj gimbala, więc nie ma co się spodziewać, że będzie to super stabilny obraz, tak jak z dronów firmy DJI. Natomiast to, co widać, to jest całkiem rozsądny obrazek. W takim sensie, ja tu robię trochę manewrów, ale zaraz to zobaczymy. Przynajmniej w takim sensie, że już ktoś, kto przynajmniej chce sobie poćwiczyć, uzyska z tego obrazka wyraźne zarysy i wyraźną pamiątkę, jeżeli chodzi o fotografie czy ujęcia z powietrza. Pamiętajcie, że tutaj przy manewrach my nie osiągniemy cudów. Trzeba być trochę bliżej obiektów. Jeżeli chodzi o sam przelot, ja zaraz to pokażę, bo leciałem do przodu, do tyłu, zmieniałem też kierunki. Także jak widać, pozbawienie gimbala czy brak gimbala powoduje to, że mamy obraz praktycznie FPV, czyli dokładne odwzorowanie ruchów samego drona. Natomiast chyba najlepsze efekty właśnie tak jak teraz mamy, to jest lot do tyłu. Przy locie do tyłu faktycznie nagrania są najlepsze. Oczywiście tutaj mamy efekt gelo tak zwany, czyli wszystkie wibracje są przenoszone też na obraz i na kamerę. I to nie ma co ukrywać. Jest to raczej dron i trzeba mieć świadomość, dron, który służy nam głównie do testów, do prób, do ćwiczeń. Dron, który też nie będzie, nic się nie stanie, jak nam się zepsuje, czy nie będzie wielka tragedia, jak zaliczymy pierwszą kraksę. Natomiast jest on fantastyczny właśnie w tym celu, żeby poćwiczyć. Tu widać odejście i wyszło naprawdę fajnie. Zwróćcie uwagę, takie odejście, gdyby byłby to środek lata w ładnym miejscu, już może dla młodych ludzi, czy dla osób, które nie chcą wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Może to być całkiem fajna i atrakcyjna pamiątka. I tutaj już podejście pod lądowanie, widać, że mamy gelo. Przy każdym ruchu typu hamowanie, zupełnie kamera gdzie indziej jest skierowana, dlatego że dron zmienia też naszą pozycję. No i tyle praktycznie, jeżeli chodzi o, jeszcze wrzucę za chwilę parę zdjęć, ale jeżeli chodzi o obraz z kamery, to widzicie, jak to wygląda w tej chwili.
Zobaczmy teraz, jak dokładna są lądowania. Nie jest zła, a dokładna. Wylądował pół metra w śniegu, bardzo dobrze. Słuchajcie, pierwszy lot jak na drona, który kosztuje niecałe około 300 zł, to naprawdę wygląda to dobrze. Oczywiście on ma też swoje niestety cechy tanich dronów. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zabawka. Między innymi to, że ta kamera, ona jest tylko ręcznie regulowana, jej kąt, więc z pozycji zdalnej tego nie zrobimy. Natomiast lata bardzo stabilnie, muszę powiedzieć. Jak na taką lekką konstrukcję, to jest bardzo stabilny. Mam wrażenie, że też jest odporny na kolizję, dlatego że on tutaj nie ma tej masy, która może spowodować właśnie uszkodzenia duże, a jednocześnie ma te elementy duże i są lekkie, więc uważam, że jest w porządku. Nie ma dzisiaj dużego wiatru, jest fajna pogoda, oprócz tego, że oczywiście jest zimno, ale on sobie radzi całkiem w porządku, jak na takiego malucha. I mogę powiedzieć tyle, że jak na pierwszy dron do nauki, może być jak najbardziej. Za chwilę spróbuję jeszcze go trochę przetestować, zobaczymy, jak on lata. Dobra, ruszamy. Kolejny lot. Zobaczmy, jak on reaguje. Przede wszystkim chciałbym polatać tutaj blisko, żeby zobaczyć, jak on właśnie reaguje. Popatrzmy, jak na ile on jest responsywny. Góra, dół. Góra, dół, bardzo dobrze się go prowadzi. Bok. Też. Tu blisko on naprawdę dobrze reaguje. Tył. Świetnie. Przód. Bardzo dobrze. Ok, zwrot. Prawo, lewo. Świetnie. Nie ma opóźnień praktycznie. Lot tyłem. Lot bokiem. W drugą stronę jest ok. Tylko nie w krzaki. Pamiętajcie, że on nie ma sensora, więc on opiera się tylko na GPS-ie i barometrze. Dobra. I teraz spróbujmy mu zmienić prędkość. Teraz jest dość szybki. Teraz jest jeszcze szybszy. Zmieniamy. Teraz jest wolny. Ma trzy prędkości, wolną, średnią i szybką. I zmienia mu się te prędkości poprzez ten górny przycisk tutaj, tu właśnie. To teraz polećmy trochę dalej. Bardzo dobrze to działa. Można powiedzieć, że tak do 50-100 metrów to on sobie naprawdę świetnie radzi i tutaj dobrze się nim steruje. Ja nie będę robił żadnych tutaj specjalnych ekwilibrystyk z nim. Ale mogę powiedzieć, że jest do nauki idealny. Słuchajcie, to jest tani dron, to trzeba pamiętać, że to nie jest dron, za który się wydało 5000 zł. Dobra. Góra, dół. Bardzo dobrze chodzi, obrót. I teraz robimy odejście tyłem. Tak jest. Ja uważam, że jest w porządku. Do tego jest bardzo cichy. Oczywiście to nie jest może jakiś szał specjalny z tym dronem, że on zrobi nam wszystko za 300. Ale zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę fajne ujęcia i ta kamera, uważam, rozdzielczość. Oczywiście nie mówię o stabilizacji, jest w porządku. Będziemy nim lądować, wystarczy. Dobrze, słuchajcie, tytułem podsumowania mogę powiedzieć, całkiem rozsądnie zainwestowane $100. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby spróbować swojego pierwszego drona, nie wie, nie ma przekonania do tego, czy faktycznie jest mu potrzebne wydawanie 5000 zł na Mavica, może w zupełności zadowolić się tego typu wynalazkiem, czyli iChinem E520S jako pierwszym dronem. Nawet jak odsprzedacie go później na aukcji za połowę ceny, niedużo się wtedy traci, typu 100 zł. Pamiętajcie, że jeżeli sprzedajemy Mavica, to tracimy zwykle około 1000 zł, nawet więcej, więc to jest ta różnica. Tu jeszcze mamy unboxing. Jest kilka wersji tych dronów, w zależności od tego, jaką chcemy mieć rozdzielczość, ale także w zależności od tego, ile baterii chcemy mieć w komplecie. Także widać, że są różne warianty. Natomiast ten iChin, który ja zamówiłem, on był z dwiema bateriami. Tutaj w komplecie mamy też instrukcję obsługi, mamy kontroler z takim samouczkiem, Quick Start Guide, można go nazwać. Kontroler wymaga oczywiście 4 paluszków tych cieniutkich od Was, żeby dokupić i zainstalować. Razem z tym w komplecie mamy też osłonę na śmigła, czyli można śmiało poćwiczyć w domu, co jest fantastyczne. No i sam dron, który właściwie jest gotowy, wystarczy naładować go
Ładuje się baterię, co jest też ciekawe, poprzez zwykły kabel do Androida, czyli micro USB. Nie ma żadnej ładowarki w komplecie. Te osłony są sprytne. Bateria jest dwucelowa, czyli 7,4 V, jeżeli chodzi o napięcie. Wystarcza mniej więcej na jakieś 15 minut lotu. Mając dwie baterie, już można trochę polatać nim za 300. To jest fajna sprawa. Oczywiście można też wybrać wersję z trzema bateriami. Wtedy mniej więcej 400 kosztuje drożej. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Link do iChina 520S znajdziecie pod filmem. A ja dziękuję serdecznie za uwagę w dzisiejszym odcinku i zapraszam już na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!